Uwaga, patrzcie! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku GOATS! Dzisiaj Fagata będzie wybierała swoją drugą połówkę spośród kilkunastu mężczyzn. Faceci będą mieli za zadanie uwieść Agatę Fong i przejść przez trzy etapy aż do wielkiego finału. Facet, który zostanie wybrany przez Fagatę, będzie miał wybór. Fagata czy pieniądze? Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybuj nasz kanał i niech zacznie się gra! Miłego oglądania! Medi to nie anioł, bardziej faraon. Ale mamy księżniczkę. Możecie kole, Fagatka. Nie było butelki niestety. Ale patrzcie, już jest na nie taka, bo już tak to jest zamknięta pozycja. Kole i mam twardego gościa. Stara szkoła. Czy ja mogę go już odrzucić? Ona dobrze wie, że Meduza jest mega podrywaczem, stary. Powiedz mi... Nie wiem, co możesz powiedzieć. Wstydzę się trochę, patrzą się na nas ludzie, ale... Ej, Medy nie w formie chyba. Myślałem, że będzie to troszeczkę inaczej. Będziemy przede wszystkim siedzieć, że będziemy sami i operator, a tam była naprawdę mocna ekipa. Czym imponuje ci facet? Osobowością. No dobrze. Ej, dziwnie się czuję na maksa. Czy nie będzie cię stresowało, że mam większe zasięgi od ciebie? Nie, ja jakoś... Nie będziesz się czuł taki, nie, wiesz... Nie. W skali od 1 do 10 ocenić? Ja kobiet nie oceniam. Napijmy się tej koli, będzie luźniej. A jak się czujesz... Z czym jest ta kula? A jak się czujesz z tym, że starasz się tak słabiej idzie, a wcześniej miałeś tak dużo widzów? Ja cały czas mam dużo. Tak? Może nie widzów. Czego masz dużo? Pewności siebie. Dobra. Lecę po prostu bez pomysłu. Nie będę ci zatruwał dużo czasu. Jak byś jadła, pomyśl o nie. Dobra, przychodzisz dalej, no. Uwielbiam cię. Ale też się zawstydził jednak. Pozdrawiam. Apa. Lecznie. Meduza, który powiedział, że jest stres, który tak. Zawsze na mieście, na jererach, no. Miał mega luz z podrywaniem różnych randomowych dziewczyn. Ale umiem rozmawiać z kobietami, ale jak takie dwie minuty stary stajesz naprzeciwko niej, no i co masz gadać? O, oh, damn. Hi, hello. O nie, to jest ten, cringe'owiec czy nie? To jest cringe'owiec. Are you from China? No. Cause I'm trying to get on you. Dobre? No powiedz, że to było dobre. Powiedz. No tak średnio. No było w chuj nieśmiesznie. Dobra, po polsku możemy mówić. Ale to co? Jednak... Ojejo. Nie, on ma na pewno plan, spokojnie. Czym by ci tu, nie wiem, zaimponować, tak? W zasadzie... Sam bym chciał wiedzieć. Daję mu 0,01% szans na przejście dalej. Ja nawet nie. A niestety będę musiała odmówić, bo nic o tobie nie wiem. Ja tylko, że się przebrałeś jako małpka. To mogę zdjąć, żeby nie zepsuć. Cześć! Trzy dychy. Kupiony na stronce. Jest jakaś szansa, żeby to naprawić. Słuchaj, zrobię wszystko. Bo masz jeszcze 10 sekund, dawaj. 10 sekund? Tak, zrób coś, co mi zaimponuje. Co mam zrobić? Nie wiem! Prawie, nie umiem. Ale to jest... Pokaż jakiś talent. Jakiś talent? Nie siogę spodni. Ja... Przesadziłeś, odpadasz. Zjebałeś jak u Freeza. Na TikToku znowu będzie. Kriczowiec z T5M. Podobna próba. Radzisz moje uczucia. Nie tak naprawdę? To nie chciałem tego. Nie chciałem tej randki, rozumiesz? To było bardzo cringe'owe. Cześć, Oskar jestem. Agata. Dziękuję. Fajny. To tak, dwa słówka ode mnie. Przyznaję się szczerze, że... To już więcej niż dwa słówka. Dodaj mu odwagi, zapytać może dotknąć jego klaty. Widzę, że jesteś umięśniony. Dziękuję. Mogę dotknąć? Możesz, proszę. No, coś tam chyba ćwiczysz, co? Tak, jestem trenerem personalnym. Zapytaj, czy zawsze jest taki nieśmiały na randce? Czemu jesteś taki nieśmiały? Zawstydzą cię? Trochę tak, szczerze powiem, że tak. Pierwszy moment bywa stresujący, z uwagi na to, jak jesteś ładna. Czyli patrzysz tylko na wygląd. Powiedz mu, żeby ciebie przekonał, jeżeli ma przejść dalej. Masz teraz szansę, żeby mnie przekonać. Okay. Musisz zrobić zajebistą walkę z cieniem. Dobra. Zapytaj się go, czy możesz mu sprzedać low kicka. Mogę ja cię kopnąć? Możesz, a co chcesz? Mogę low kicka ci sprzedać, albo haja, jak wolisz, tylko nie wiem, czy mi spodnie nie pękną. Dawaj haja. Trzymaj rękę, bo... No spoko. Tak musisz trzymać. Zdążę. Jeszcze lowa. Dobrze. A jeździłaś kiedyś konno? Tak. A galopowałaś już? Wiesz, jaki tu jest ruch prawidłowy podczas galopowania? No.
wiem. Czyli nie zaskoczycie. Kurde, nie wiem co zrobić. Ja chyba niestety będę musiała odmówić. Jesteś bardzo fajny, ale ja bardzo jakby lubię takich odważnych facetów. Tacy, co ciągną za włosy, oplują. Pociągną za włosy, oplują, a ty niestety nie wyglądasz od takiego. No chyba nie. Cześć, Agata. Siemka. Chciałbym cię zaprosić do wykonania wspólnego utworu. Ja się tak trochę wstydzę, może ty. Dołączyłabyś potem? No jak mi się spodoba, to tak. Dobra, Agata, śpiewaj. Mam na sobie outfit, 7 koła, ciałek, butelka, Coca-Cola. On chciałby jeść do syta, jak McDonald's. Weź mi tu trąbę, jak u słonia. On to robi nawąchany. Kurwa, nie znasz tekstu piosenki mojej? Znam. Zajebiste. Nie znasz. Dech jakby ducha balona. Przyszedłeś tutaj z moją piosenką i chciałeś ze mną śpiewać i nie znasz tekstu. Co mogę powiedzieć, no starałem się. Ile masz lat? 19. Jesteś trochę dla mnie za młody, ja jeszcze mi się czuła jak taki trochę milf przy tobie. Musiała powiedzieć nie. Może następnym razem jak się nauczysz mojej twojej piosenki. Dziękuję ci bardzo. Ja mam takie ogólnie spostrzeżenie, bo uważam, że Agata też powinna troszeczkę zainicjować rozmowę, a nie tylko czekać, aż my się wykażemy. Cześć, jestem Dominik. Cześć. Słuchaj, mam dla ciebie krzesełeczko. O, czekałem na niego. No, to ciekawe, jak sobie radzi. Jak tutaj ogólnie przyszedłem, to widziałem dosyć sporą konkurencję. Ale jak tak na nich w sumie patrzę, to mistrz jest tylko jeden! Jak drzmija! Ej, teraz to mi się podoba! Brawo! Mamy faworyty na razie. No na razie, na pewno. Jak wrażenia, powiedz? Kurwa, patrz. Przepuścimy cię dalej, dlatego że jestem ciekawa, co zrobisz w następnych etapach. No, dziękuję bardzo. Dobry. Nie, rygał się dobry, postarał się, przygotował się faktycznie fajnie, nie? Ja wolę takich bardziej gangsterów i jakby taki gangus przede mną by tak nigdy nie zatańczył. Uwaga, 3, 4. Cześć. Cześć. Karol. Agata. Teraz za blisko stoisz. Ja wiem, że ja tutaj tak, wiesz, przyciągam, ale... Dobra. To nie jest gangster chyba, wiecie? Jestem Karol, jestem z Warszawy. Studiuję prawo. Żartuję. Jakiś replay czy coś? Czy to na żywo leci? To jest na żywo. Może mieć ciężko. Interesujesz się sztuką, podróżami. A jaką sztuką się interesujesz? Pięknymi kobietami. No. O Boże. Jezus, jaki kurwa to jest. Podryw roku. A uważasz, że jestem dobrą sztuką? Tak, tak. Znaczy może, bo to jest takie przedmiotowe traktowanie kobiet, ale uważam, że naprawdę jesteś ładną kobietą. Mhm. Mój chirurg się spisał. Powiedz, że mnie zatańczy. Nie zatańczy. Zatańcz. Zatańcz dla mnie. Zatańcz dla mnie erotycznie, bo kolega przed tobą zrobił taki występ, że serio. Zrobił małpy? Nie, nie, ten taki... przystojny. Mam trochę taki, wiesz, brzuszek, wiesz o co chodzi, no i ten, no i tak nie fajnie by to wyglądało, o. Dobra, dziękuję ci bardzo, niestety. Chłopie, stoi Agata na środku. No i... Czy nawet nie siedzicie? No właśnie nie, jakbym siedział, to byłoby o wiele łatwiej, wiesz o co chodzi? To jest moja słaba strona, nie wiem jak stać. A jak usiądę, to się wtedy czuję, jak pierdolony leki. Pierwsze pytanie, mogę dostać twoich włosów? Oczywiście, że tak. Kręcone. Jasno. On jest fajny. Ale on się jej nie podoba już z pierwszego. No. Nazywam się Julek, ogólnie sprzedaję chaty w Hiszpanii. O, zajebiście. Trochę też rapuję, słyszałem, że rapujesz. Możemy kiedyś coś nagrać, mogę ci pokazać moje. Włamnij świat, który jest niebezpieczny. Jak nie wyjdzie z rapem, zacznę przemycać diamenty. Dawaj hajs, deszczu hajs, to są moje nerwy. Moje następne kroki znają tylko Rico Ensy. Widziałem, że... Trochę zestresowany, co? Ogólnie stres jak chuj, powiem wam szczerze. Dziewczyna cudowna. I jakie te domy sprzedajesz? Wille, apartamenty. Jaki budżet? To jest, no... Nieograniczony. Ani, nieograniczony. Dywan gołców, o, to mi sprzedaj. Jak ci się sprzedać? Pewnie jesteś samotna, prawda? Nie jestem samotna! Jeszcze czasem przytulić, możesz dostać ci serduszko? Jeszcze mnie z serduszki. Byłem... Dobra, dam ci szansę. A wiesz, jak żegnamy? Pani? Dwa całusy. Dzięki.
Aj, a czekaj, a mówisz które po hiszpańsku? Poco. Dobra. Ale dobra. Później możemy pogadać, poduczę cię. Naucz się na drugą randkę. I oddaj poduszkę. Oddawaj poduszkę, kurwa. I oddaj tą poduszkę, ej! Który mi zajebał. Dobra, ja go wziąłam tylko dlatego, że chciałabym kupić za niedługo jakiś dom albo mieszkanie i może to się przyda. Plan C. Cześć. Cześć. Udał się kick pip. Cześć, mówię mi Katona. Bardzo mi miło. Babcia mi mówi, że jestem gentlemanem, jestem słodki. Nie wiem, lubisz starszych, młodszych? Starszych. Kurde, no to zawsze mogę ci, wiesz, jakoś tam doradzać, być takim trochę pupilkiem. Ile masz lat? No. Pupilkiem? To sprawdź, jakim był pupilkiem. Daj mu jakieś zadanie, żeby szczekał, czy coś w tym stylu. Dobra, to jak masz być pupilkiem, to dawaj psa. Dawaj psa? Nie no, mogę udawać kota. Dawaj kota. Nie rób tego stale. Rar. To nie był kotek. To nie był kot, bardziej taki Lampard, lemur. Lampard, lemur, ale kurde, lemur. Ale jakie pojebane. Lampard. Ja chcę faceta, a nie dzidzie, przepraszam. Ale jakbym sobie namalował brodę, czy coś, bym był taki bardziej Alvaro męski, to bym był może trochę lepszy. Powiedz, żeby już szedł. Przejdź w następny. Nie, nie, nie. Powiedz mu, niech już idzie. Idź już. Ty? Nie, no proszę cię. Dobra, idź już, idź już. Wszyscy zasługują na drugą szansę. Powiedz, idź już, kurwa. Czyli przyszedłem? Idź już, kurwa. Idź już. Dobrze, zajebiście. Ale idzie taki obrażony, dobrze, jak gra mama dała mu karę. Ja tutaj idę, a Sywek do mnie, no spodobają ci się ci faceci, a tutaj jakiś mata wannabe. Ty chyba gustu nie masz do facetów, Sywek. Patrzcie, przyszedł ten sustan. Cześć, jest to Mateusz. Agata. Miło cię poznać. Mi też jest miło. Oczy. Dzięki. Miała dużo chłopców wcześniej, no, a tu jest przychodzi facet, nie? To jest zajebiste. On ją go wybierze, bo tak, on tak, właśnie jest teściem. Tak. Jakiego mężczyzny szukasz? Takiego jak ty. No, jestem ciekaw, czy mówiła tylko to mi, czy wszystkim innym, że są w jej typie, ale to się okaże w praniu. Dziary, możesz mi pokazać, jakie masz... Mogę nawet ściągnąć jakąś ochotę. Trenujesz coś? Tak. Od paru lat sporty walki. Ogólnie to są moje konie. To był pierwszy tatuaż, który sobie zrobiłem. Mamy coś wspólnego, że też sobie zwierzątka nasze tutaj dziaramy. Tak, wiesz co, kiedyś wpadłem na pomysł, żeby sobie zrobić mojego pieska tutaj na żebrach, ale... Zobacz. Możesz. Czemu nie masz żadnych tatuaży na klacie? No właśnie jest taki plan. A czy by wydziarał sobie imię dziewczyny? A jakbym ci dała szansę, to mnie byś może wydziarał sobie? Aż tak bym grubo nie leciał? Aj. A Bogdan, a ty kiedy mnie wydziarasz sobie? No muszę wydziarać. Ćwierć miliona. Ale nie, ale nie sobie. Content na Goats. Co obiecałeś, nie? No, nie powiedziałem kiedy, ale zrobimy to na Goats. Dobra, dam ci szansę. Tak? To zajebiście. Dziękuję. Pa, pa. Ubrać. Nie musisz. Nie muszę. Dziękuję. To jest już tak najbliżej mojego typu faceta. Fajnie, jakby te dziary były trochę takie bardziej więzienne. To nie konie, ale już trudno. To był taki pierwszy gość, który był facetem i nie był zestresowany, nie? I zobaczcie, że kurczę, tyle wystarczyło, żeby Fagata naprawdę na niego patrzyła jak na faceta. A uważacie, że Kacper to jest już facet, czy jeszcze chłopak? Chłopak, chłopak. A Michał? Bogdan to takie kurwa, nie wiadomo, hybryda. Gola, uważacie, że to jest mężczyzna, czy jeszcze chłopak? Chłopak. Ja też uważam, że jeszcze chłopak. Ciekawe. A ja myślę, znaczy, że mężczyzna. Ja jak chodzę gdzieś tam na... A ja mężczyzna, mówię, że... czy już dziadzio? Dziadzio w chuj. Kochany ojciec. O nie! Marcuwa. Natan, to musi być Natan. Cześć, dawno cię nie widziałam. Agata. Natan. Postanowiłem, że dam ci szansę drugą. Ty mi dasz szansę? Drugą szansę. Mamy dużo wspólnego na przykład. Co? Jestem tak samo naturalny jak ty na przykład. A, dobre! Dobry Natan ty. Co prawda, nie jesteś ani w moim typie, ani w moim stylu, ale najważniejszy jest charakter. Dużo przeszliśmy razem. Jaki jest twój styl? Mój styl? Nie twój na pewno. Troszkę inny. Przepraszam. No na masie jestem, mam posiłek numer 3. No a jeżeli mnie po prostu wybierzesz? No bo wiadomo, że mnie wybierzesz. Zapytaj, czy jak przejdzie, to czy zrobi z tobą tak jak z płatkami? A jak cię wybiorę, to zrobi ze mną tak jak z moimi płatkami? Bardzo chętnie. Mogę ją napluć, mogę ją uderzyć, mogę zrobić wszystko, czego pragnie, także... Dobra, to przechodzisz! Dziękuję bardzo. No łatwiej być nie mogło. Nie ma zasad, za głowę! Ty masz kurwa siłę jak dziewczynka! O!
gdzie to dany prezent? Może coś do jedzenia, bo pewnie zgłodniałaś. Jebaniec przez żołądek do serca chce dotrzeć. No tak, no. Sushi. Dziękuję. Chcesz mnie przekupić? Nie, niekoniecznie. Bardziej dbam o twój apetyt. Ładne oczy masz w ogóle. Dziękuję. Sorry, ale to stres przez te kamery. Wolę bardziej takie intymne spotkania face to face. Jeżeli mi nie zaimponujesz, to będzie mi bardzo głupio ci odmówić. Wiesz o tym? Jestem przygotowany na każdy, że tak powiem, skutek. Scenariusz się będzie. Skutek. Słowo, którego szukałeś, to scenariusz. A co sądzisz o mnie? Śledzisz moją karierę w internecie? Szczerze tak. Jak Bartka widziałem na backstage'u, to był w chuj zestresowany i się go zapytałem, czy jesteś zestresowany, i powiedziałem, że jest. No dobra, podoba mi się to, że jesteś taki otwarty i bym cię przepuściła dalej. Ja chyba za dużo chłopaków w ogóle przepuszczam, przepraszam. To też przez to sushi głupio mi odmówić. Dobra, popa. Pa. Cześć. Johnny. Agata. Z tego jestem zajmie się ciekawy. Raczej dzisiaj nie pokażę ci żadnego talentu, czy tam czegokolwiek, po prostu chciałbym ten czas lepiej wykorzystać, chciałbym z tobą porozmawiać. Wiesz o co chodzi, nie często poznać taką osobę. Czy jaką? tak atrakcyjną. Troszkę mnie peszą kamery. No i co jeszcze im powiesz? Nie stresuj się! Przepraszam, po prostu, wiesz co, no, przy tak ładnych kobietach, wiesz, zanim... Strasznie mocno gestykulujesz. O Jezu, ale teraz jest... Ale jest ale źle! Jest no dobra, masz jeszcze minutę, żeby mi zaimponować. Dobra. Jaki jest według ciebie idealny mężczyzna, o? Silny, wysportowany. Jestem sportowcem, trenuję sporty walki, może twoje serce tak? w walce? Tak. A mogę ci zajebać low kicka? Dobra. Jak dzięki temu przejdę? Bolało? Tak. To nie przechodzisz jak bolało. Przepraszam. Ale jesteś bardzo przystojny. Dziękuję bardzo. To ci poprawi humor. Dziękuję bardzo. Dziękuję, papa. No, zazwyczaj sobie radzę trochę lepiej z kobietami w minutę. Ej, słuchajcie! Nie musicie, już wygrałem! Jednak nie mam planu B. Zobaczcie. Nie miesz tak wysoko. Bok się będzie rozjebał, mordo, serio. Nie miesz tak wysoko. Kolejna walka na fame. Chyba się szykuje. Mateusz, miło mi. Agata. Super. Proszę, kwiatki ode mnie. Dziękuję. Rzutkie z kwieciarni. Mam dla ciebie challenge. Zrobię pompki z tobą na plecach. Robię 10-20 powtórzeń i przechodzę dalej. Nie, czy to jest fair. Inni tutaj chłopacy, wiesz, musieli jakoś mi... Co za zegarek? No fajnie, dobra. Podobać się? Było zaczepianie o zegarek, nie wiadomo czy ona leci na kasę czy nie, nie wiem. No dobra, zróbmy te pompki. Tak? No ale nie gwarantuje ci to przejścia, no nie? A co, jesteś dobra, trenerem jakimś personalnym? Jestem, ale też przedsiębiorcą. Aha. Dawaj. To ja mam usiąść? No, usiąść, no. Się, żeby mi spodnie nie walnęły. Trzymasz się? Jaki cringe'owy moment. Dobra, bo... 9. Dobra, bo to jest niezręczne trochę. Ile tak według ciebie ważę? No oko, jak zgadniesz, to przechodzisz. 54. Dobrze. Jebaniec ma wagę w oczach. Zgadłem, serio? Tak, no, do kilograma? 54-55. A, no to okay. To dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Kwiatki, pompeczki, dziękuję, do widzenia. Poprzez te kwiatki. A mnie jakby takich właśnie w takim wzroście, bo się utożsamiam, nie? Wiecie, nie wiecie jak być niższym gościem, to nie jest tak łatwo. Większość dup ma te pierdolenie, że prawdziwy facet zaczyna się od 1,80 m. Ale to jest jakiś twój kompleks? Nie, ale mój kiedyś tak. Był. Możesz twierdzić, że mam słabą gadkę, ale... On jest jeszcze słaby do tego, słaby na rękę. Nie. Każdy wie, że jeżeli chodzi o siłę, to przy mnie jesteś taki. O, teraz angielski. Będziemy ci on przyjdzie, on przyjdzie. Drillowiec. What's your name? Agata. Agata, Alicia. Nice to meet you. I'm from South Africa, RPA. I'm a fashion designer. I have a fashion brand called 009. Go support that shit. What do you think about my style? My fashion brand actually has the same pants as you. Like, I make the same pants. I like your style. You look cool as fuck. Oh, my God, Luz. To jest zajebiste. A lot of boys in Poland dress like... Basic. Yeah. It's true, yeah. Nie uważacie, że naszym polskim chłopakom brakuje... Brakuje luzu, no. Kurwa, teraz to widzę, że brakuje luzu właśnie. A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. Smutnym jak pizda mieście. Sposób jak gada, tak luźno. Tak, ale ona też chętnie wchodzi w rozmowę z nim, dlatego że on jest inny niż faceci, którzy przyjechali. You look Latino, by the way. Where you from? Papi. I'm from Poland. 100% Polish. Yeah, I don't know, maybe I have... Some jeans. Some jeans. Yeah, maybe from somewhere else, yeah. Yeah, I give you...
okay. Oh, yeah. Just the minimum. Not just the minimum. Go next. Go to the next round. You should. I appreciate that. Thank you. You have a lot of hobbies, I think. Nice to meet you. And nice nails, by the way. Thank you. Damn, I'm surprised you know your English is very zajebiście. Thank you. Dziękuję. Ludzie, najlepszy case, żeby zdobyć serce osoby z zagranicy, nauczyć się paru słówek. To był najfajniejszy chłopak, który tutaj przyszedł, jeżeli chodzi o charakter. Miał jakieś, wiecie, zainteresowania i też fajnie był ubrany. A nie jest tak, że on ci się tak podoba, bo jest po prostu z zagranicy? Nie, ja tak nie mam. Nigdy się nie spotykałam z czarnoskórym facetem. Nigdy mi się żaden nie spodobał, a tutaj mi się podobał charakter. Cześć, Agata. Patryk, miło mi się poznać. Tak? Nie, na pewno mnie kojarzysz. O, Loczek. O, to nie było. Loczek. Ja sobie pracuję na kopalni, jeżdżę wozidłem przegubowym i tak. Pokaż, jak jeździsz. No normalnie się zakształtował, się normalnie. Tutaj mam o skrzynię biegu, co mam? Hamulec ręczny, gaz. Spotkałeś tam Monikę Kociołek na tej budowie? Ona sobie nagrywała odcinek, że była na budowie. nie widziałem, naprawdę, nie widziałem takich rzeczy. Dotknij jego loczków może. Dotknąć swoich włosów? Tak, oczywiście. Jestem potulny jak baranek, o. Jak gąbka. To tak, tylko one dzisiaj są jakby w słabym stanie, wiesz, o co chodzi. Miałem 2 godziny na ogarnięcie się. Fagata jest lepsza od nas tak naprawdę, ona wymyśla na bieżąco. Jechali na ciebie, że właśnie jest niezręcznie. Ale serio? Tak, ja sobie tutaj wbijam. To oni są jakby zesrani, a nie ja. Tak, właśnie wiem. Ja to jestem, wiesz, bad bitch vibes. Oceniam. Dobra, dam ci okej, bo jesteś śmieszny. W przeciwieństwie do tych chłopaków i się nie wstydzisz. Czy któryś, którego przypuściłam, powiedział, że jest tutaj niezręczny? A nie wiem, nie pytałem, ale mogę się rozpieprzyć na niego, jak się zapytam. Możesz mi donosić, no. Dobra, okej. Okay. Jest git? Ta, no, jest spoko. A mogę jeszcze popatrzeć na ciebie chwilę? Nie. Pa. Przysięgam teraz, w tym momencie dajesz papier, podpisuję, robię z nim walkę, on z ciosami, ja bez ciosów. Nawet cię raz cię nie uderzę, raz cię nie uderzę. No ale robimy? To w ogóle człowieku, to jest obstrukcja. Dobra, ja będę dążył do tego, żeby tego walkę zorganizować. Siema, Fagata. Siema, Stifler. Siema, Fagata, jestem Fag Stifler. Proszę, to dla ciebie. Prima Filis. Co? Żartuję, proszę. Zajebiście ci widzieć, nie? Ty jesteś odmieniony, ty nos sobie robiłeś, co nie? Ale on jest jeszcze spłynięty, nie? Aha. No, a ty co robiłaś? Pokaż to, co robiłaś, tyłek, tak? No, co jeszcze? Rzutknąć. Nie, żartuję. Prima Filis. Taki stres jest, czaisz? Właśnie chłopacy tutaj mówią, że wchodzą i ja tworzę jakąś taką miałem nieprzyjemną atmosferę. Jak ja miałem przygotowane te swoje 2 teksty na początek i wiesz, miały rozładować atmosferę, to się pomyliłem już na samym początku, czaisz? Czemu są sztuczne? Nie, no Stevie jest śmieszny. Jest fajny. One zwiędną, jak przestanę ci kochać. Podobne do Meduski styl. Albo że są sztuczne jak ty. Jak ty. Jak ty, ha. No. A, jesteśmy tacy sami. No, jesteśmy. Przeszedłem? Dobra, przepuszczę cię. Wow, zajebista, jest! Super. Nadepnąłeś mi na buta. Dobra, ja bez ciosów, ty z ciosami, możesz mnie napierdalać. No nie, że się pisze, ja się na wszystko piszę. Dobra, ja nie mogę ani kopnąć, ani uderzyć. Okej, okay, wchodzę w to. No i z całą rodziną przyjdziesz. Szykuj. No wszystkich kolegów. Szykuj fizjoterapeutę. Tyle ci mogę powiedzieć. Że on cię nie uderzy? Ale ja go za... Nie, nie, nie. Szykuj fizjoterapeutę. Hejka. Oktagon. Fagata. Spodziewałem się właśnie, że będziesz taka piękna, podarłbym ci wszystkie szmaragdy i diamenty, ale niestety jestem muzykiem, więc jedyne co mógłbym dać to piosenka. Kojarzę jakieś twoje... Gym Crash? No to raczej nie. Uprawiasz jakieś sporty? W kosze się kiedyś grało, sporo całkiem. Ty walk? Oj, nie. Ja lubię zawsze robić sparingi z chłopakami. O Jezu, a zabiłabyś mnie. O Jezu! Jestem tutaj mocno muskularny jak moi koledzy. To niech zaśpiewa może tobie. A zaśpiewaj mi coś, freestyle. O nie, tylko nie freestyle, proszę. A jest gitara gdzieś? Nie. Nie ma gitary. Jezu, teraz ciężko, ze stres. Mam nadzieję, że to się będzie wycinać. Nie, to jest na żywo. Niech zaśpiewa, niech jeszcze coś zaśpiewa. Dobra, damy ci ostatnią szansę. Zaśpiewaj tą piosenkę z Króla Lwa, miłość rośnie wokół nas. O kurczę, a tekst? Nawet tego nie znasz? Nie, teraz jest. No nie, nie będziemy mogli razem oglądać Króla Lwa. No niestety, nie mogę. Przychodzisz. No to może kiedyś. Papa, przepraszam cię bardzo. Dobra, dzięki. Papa. Mówisz, z muzykiem, nie potrafi nic zaśpiewać, kurwa. To jest dobra krowa, która dużo muczy, naprawdę. Poczułem twoje ręce, to moja dziewczyna miała więcej siły, tak szczerze. To bardzo jesteś miękki gościu. Tak wprost ci mogę powiedzieć. Cześć, Maleńka. Cześć. Zabrać cię na przejażdżkę? A gdzie mam usiąść? Masz wiele do wyboru, zobacz. Możesz tutaj, na brzegu na przykład, z przodu, jak ci wygodnie. Bo jednak odmówię. No odmówisz? No dobrze, a pływałaś kiedyś na kitesurfingu na przykład, albo byłaś w chałupach? Plaża nudystów, chałupy. Wiesz, to jest kitesurfing, windsurfing, tak? Wiem, co to jest, trochę boję wody.
Boisz się wody? Boję się też tego, co jest w wodzie. To jest mój największy lęk. To jest taki lęk, że boisz się tego, co jest pod wodą. Naprawdę? Mhm. Ale co tam może być pod wodą? Tam nic nie ma. Wielka ryba. Wiesz, że większość jakby wód tych takich głębokich jest w ogóle niezbadana? Zatoczka jest cała zbadana, nie? Oj, fajne to jest. Ja pomyślałem właśnie o tym, żeby mogła teraz powiedzieć właśnie ciekawostkę i powiedziała. Telepatia, kurwa. Prawiałeś jakiś seks na plaży w wodzie? No. W wodzie nie jest dobrze, jest tarcie. Nie jest fajnie, nie? Masz teraz 30 sekund, żeby mi zaimponować. Umiesz stanąć na rękach? Stanąć na rękach? Mhm. A złapiesz mnie za nogi? Tylko mi nie wyjeb. Dobra, ja stoję tutaj, wybijam się i ty mnie masz złapać za nogi. No ale mnie nie jebnij, proszę cię. Obiecuję, na paluszek, okej? Okay? Ja się strasznie boję. Dawaj, nie bój się, tylko mnie złap. Jeee! Dostać klapsu od Fagaty? No szczerze nie pomyślałem, że to się kiedyś może wydarzyć, a tu patrz. Sylwek, gdyby to nie była twoja koleżanka, to byś powiedział, że najpierw powinna zapytać. Co ty pierdolisz? Mogłam to zrobić, czy to jasne, było molestowanie jasne, seksualne? Jasne. Dobra, czyli miałam zgodę na to, co zrobiłam. Tak. Dobra, dziękuję ci bardzo, przychodzisz dalej. Dziękuję ci bardzo. Pa, pa. W tych czasach jest tak, że jak dziewczyna troszeczkę poleci dalej, to jest okej, okay. Ale jakby facet tak zrobił, to już by był, kurwa, że molestuje i kancelowany. Nie uważacie, że w świecie influencerów kobiet to można więcej? Ogólnie taki... No jasne. No oczywiście, że tak. Jakby Kasper tak zrobił w pierwszym odcinku, to już by miał cancel na Twitterze. Fagata coś chciała? Skandal. Tak. A u Fagaty będzie śmieszne, nie? Stary, ile razy laska mnie w klubie kleptała w tyłek albo nawet gdzieś złapała? Goldsi wskazali czterech chłopaków, którzy według nich zasługują na dodatkową szansę. Niestety, Fagata może wręczyć kartę Jokera tylko jedynemu. Który z nich ją zdobędzie? Sprawdźmy! O, cześć! Jednemu z was mogę dać szansę, to jest tak zwany Joker, i będziecie mogli wziąć udział w drugim etapie. I teraz macie każdy po 30 sekund, żeby mi zaimponować i żeby sprawić, że to właśnie was wybiorę. Słuchaj, Agata, naprawdę za pierwszym razem się nie polubiliśmy, ale uwierz mi, że jestem osobą, która przy drugim spotkaniu naprawdę bardzo zyskuje, możesz tego potem żałować, bo wiesz, może jestem akurat tą osobą, która spędzi z tobą resztę życia, no pomyśl sobie o tym. To już jest mega rozkręcony ziomek z T5M. Może jestem młody, wiem, że ty lubisz starszych, może jestem za mało napakowany, ale mogę przypakować, co nie? Poza tym nadrabiam wielkim sercem. Nie tylko sercem. O kurde, gruba poczetnia. Dobra, wybieram cię, nie no, żartuję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Skoro już wiem, co ci imponuje, to trochę się poprawiłem. Ja pierdolę. Czy on się wymalował markerem? Ale no, jak widać, zaraz Tony Stark, tutaj tatuażek, Stifler, no jest całkiem w porządku, myślę, tutaj że... Tutaj masz napisane. Tutaj jest Rose i tutaj jest taki wąż, ale mi trochę nie wyszedł. Taki trochę strzałka, wygląda ale... Wygląda jak plemnik. No cóż, no błędy się zdarzają. Ja uważam, że fajny pomysł może. I dlatego teraz mam tego wąsa i tatuaże, no. Ten na telefonie siedzi, kurwa. Do Freeza piszę, zobacz. Do Freeza piszę. Sorry, nie udało się. Piszę, zajebiszę, przeszedłem dalej. W końcu. A mogę ci powiedzieć taki żart? Facet z brodą dwie korzyści. Wiesz jakie? Cipę liże dupę czyści. Liże cipę dupę czyści? Tak! Na cringe'owie się zaśmiał, że cringe. Chciałem ci powiedzieć, widziałem, że lubisz trochę skejcierski, tak, ludzi? Nie. No jak nie? A się mówią, że mi to nie imponuje. A gościu, co na rowerku wjechał, to go dałaś dalej. Trzymaj rękę, patrz jak długo. On tak samo się zmówitał jak ten. Jakbyśmy to trzymał rękę górę przez 3 minuty. Inne rzeczy mi zaimponowały. No to, że stanął na rękach. Ja też tak umiem. No to stań na rękach. Ale... Bez trzymanki, bo ty masz teraz utrudnione. Z nogami? Nie, no to nie dam rady. Kolega ci potrzyma. Oho. No stoi. Tańcz. A puść. Twerkuj. Puść. O kurwa. Nie umiem twerkować niestety. Myślę, że musimy następnego kolegę poprosić. Następnego? Drugi raz? Bo już nie. Miałem zaśpiewać, nie. Więc tak, uznałem, no? Że zaśpiewam swoją piosenkę, refren, który myślę, że jest całkiem okej. Okay. I znów widzę swoją gym crash, punktualnie o 10 jak codziennie. Rzucam sztangę i idę na rowerek, siądę obok niej, może coś z tego będzie. A ona jakby nigdy nic, kończy serię i ucieka za drzwi. Dobra. Dziękuję bardzo. Wrócił mi vibe idola, stary. Idol vibe. Kiedy jeszcze jest? No idol. Nie, chyba na nie. Kurde, nie wiem, dobra. Weźmiemy ciebie, bo się najbardziej postarałeś. Jakby, przepraszam was, jakby wszyscy na mnie zrobiliście lepsze wrażenie niż za pierwszym razem, ale ty się jakby, wiesz, postarałeś, przepraszam was, serio. Ktoś okay. Wziął marker i se narysował. Przynajmniej nie gram na harmonice. A. Ten brodę wybrał, bo brodę se namalował, stary. Mogę dostać tą karteczkę? Dzięki. Spokojnie sobie powiesz. Wygląda na to, że wszystko już jasne. Do następnego etapu przeszło łącznie 12 mężczyzn, a w kolejnym odcinku...
Spierdziałeś się? Masz jakiś problem do tego? Szczerze mówiąc... Sorry. A co myślisz o zdradach? Bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. No uroniłem parę łez. To mi się podoba. Wyjebany już mam... Jeszcze ani razu tak nie otworzyłem. Pierdolenie takie o szopenie, ja pierdolę.